chcę lepiej poznać załogę. Może powinienem dostać mocne piwo za uratowanie was z tego wulkanu? Lubię mocne piwo, w szczególności takie, co daje mocnego kopa. No pewnie, a potem jak zbyt mocno się najebiesz, to następnego dnia zastanę cię nagiego w toalecie. Nie dziękuję, nie dojebało mi tak bardzo, by się podniecać męskim ciałem. Punkt dla ciebie. Zapomnij o tym piwie, po prostu mnie pochwal i daj całusa w policzek. Tylko niezbyt mocno i intensywnie, żeby załoga nie myślała, że jesteś gejem. Dobrze, cmok cmok. A tak naprawdę to o co chodzi, komandorze? Jak spisuje się Normandia? Faktycznie jest taka, jak mówili? Została skonstruowana przez ludzi i Turian, ma trochę pojebaną budowę, ale za to zajebiście zapierdala, to najlepszy statek przymierza. Lubię znać moją załogę. Mogę zadać ci jeszcze kilka pytań? Wiem, do czego to zmierza. Robisz rozpoznanie, prawda? Cóż, powiem ci to samo, co powiedziałem kapitanowi. Chcesz mnie na swojego pilota. Dobrze, będę sterować twoim statkiem. Ale w zamian chcę, abyś pozwolił mi sterować go jak chcę. Wtedy gwarantuję, że twój statek będzie leciał na najlepsze party i twoje życie stanie się bardziej zajebiste. Mimo że jestem poważnie chory, to jak pilotuję jakiś statek, to staram się, aby było jak najbardziej zajebiście. Nie wiedziałem nawet, że jesteś chory. Jak to, nie wiesz? Kurwa, to znaczy, komandorze. Choruję na tak zwany syndrom skacowanych kości. Polega na tym, że jak mój efekt kacu jest zbyt wysoki, to moje kości stają się bardzo kruche i delikatne. Jak zbyt przesadzę z piciem, to praktycznie nie będę mógł się ruszać. Więc za każdym razem jak imprezuję, muszę uważać, żeby nie wypić zbyt dużo, by ten syndrom się nie pojawił. Mam nadzieję, że przez tą chorobę nic ci się nie stanie, jak będziesz pilotował Normandię. Nie martw się, komandorze, tak długo jak siedzę w tym fotelu, będzie dobrze. Poza tym mamy topirynę dla pijaków. Dlaczego wszyscy nazywają cię Joker? To krótsze niż porucznik sił powietrznych przymierza Jeff Moreau. Poza tym jestem fanem Jokera z Batmana. No to wystarczy trochę makijażu, a naprawdę będziesz wyglądać jak on. Tak naprawdę, kiedy uczyłem się w Akademii Lotniczej Przymierza, jedna z instruktorek mnie tak nazywała. Lubiła sobie żartować, więc nadała mi to przezwisko. Początkowo mnie to wkurwiało, ale z czasem się przyzwyczaiłem, potem tak to zostało. Teraz nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego przezwiska. Muszę już iść. Jasne, na razie. Cieszę się, że to wy zastąpicie kapitana Andersona, komandorze. Zaraz, co się stało z twoim mundurem? Tym, co go nosiłeś w pierwszym odcinku. Kiedy wy byliście na Cytadeli, my tutaj zrobiliśmy małą imprezę. Nic wielkiego. W pewnym momencie Jokerowi zabolał brzuch i wyżygał się na mój mundur. Więc obecnie mój mundur jest w praniu. Teraz noszę swój inny, mniej stylowy mundur. Aha. Nie przejmuj się tym, komandorze. Będę dalej wykonywać swoje obowiązki. Jedynie mam wątpliwości co do tych kosmitów. A coś z nimi nie tak? Jeśli ktoś z nich kradnie moje ulubione piwo o smaku piwa, to dam w pierdol. Nie o to chodzi, komandorze. Inne rasy są wobec nas nieufne i traktują nas gorzej. Saren zaatakował naszą kolonię, więc to my ludzie powinniśmy go dorwać. Jak sami to zrobimy, inne rasy zmienią o nas zdanie. Nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Tak myśli tylko debil, co jest nieufny do innych i chce pić w samotności. Ludzie nie mogą zawsze tak myśleć. Poza tym zagrożenie, które chce sprowadzić Saren, jest tak ogromne, że ja pierdolę. Jeśli damy dupy, to cała galaktyka będzie miała przejebane. Więc każda pomoc może się liczyć. Pewnie masz rację. Proszę się tym nie przejmować, komandorze. Jeśli uważasz, że ci kosmici nam pomogą, to niech tak będzie. Jak znaleźliście się na Normandii? Na początku stacjonowałem w układzie Dupka Mimi, byłem oficerem krążownika MM Piekielny Klocek Hello Kitty. Braliśmy udział w obronie planety Tuskland Zero podczas ataku piratów dzieci Neo. Było ich tak dużo jak syfów na dupie mojej babci. Ale ich gówniany statek Baza nie miał szans z naszymi działami klocków. To był największy rozpierdol, jaki widziałem. Potem zaproponowano mi przeniesienie na Normandię. Pierwsze pytanie kapitana Andersona brzmiało, czy jestem gotowy na kac. Powiedziałem, że tak. Na rapres i nie przedawkuj wódki. Tak jest, komandorze. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Próbuję tylko poznać członków załogi. Chcecie bliżej poznać Kaidan? Brzmi jak cytat z jakiegoś pornosa. A co? Lubisz chłopców? No pewnie. Jestem biseksualistą. O w mordę.
Nie masz nic przeciwko mojej orientacji? Nie, to, że czasem powiem jakieś żarty o gejach, nie znaczy, że jestem homofobem. Zmieńmy temat, powiedz coś o swojej przeszłości. Kiedy byłem w gimnazjum, wykazywałem duże umiejętności w używaniu efektu kacu. Moi rodzice zapisali mnie na CAT-0, ludzką stację kosmiczną, gdzie szkolono pijanych biotyków używać efekt kacu. To była szkoła z internatem, więc byliśmy odcięci od świata zewnętrznego. Między innymi nie mogliśmy korzystać z internetu. Ale miałeś przejebane. Bez internetu mi odpierdala. Ale mimo wszystko miałeś towarzystwo. Tak, było wielu dzieci takich jak ja. Czasem wieczorem razem graliśmy Tibie i Wiedźmina 77, a potem trollowaliśmy na YouTubie i gadaliśmy na fejsie. Jak ukończyłem tą szkołę, to trafiłem do Przymierza, a potem na Normandię. Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Dobrze znasz porucznika? Nie pracowałam z nim zbytnio, ale czytałam jego akta. Jego wyniki robią wrażenie. Nie lubi się chwalić, więc nikomu o tym nie powie. W swojej szkole był jednym z najlepszych pijanych biotyków. Niestety nie ma łatwo. Ma problemy z powodu implantów HU6. Jakie jebane implanty? Implanty typu HU zostały stworzone w celu łatwiejszego opanowywania efektu kacu przez pijanych biotyków. Jednak te stare implanty HU6 powodują różne powikłania. Jakiego rodzaju powikłania? Pierdolec, głupawka, analfabetyzm i chuj wie co jeszcze. Kajdan ma szczęście, ma tylko lekkiego pierdolca. Jak trafiłaś na służbę na statku Przymierza? Po ukończeniu studiów medycznych zaczęłam pracować jako lekarz Przymierza. Postanowiłam podróżować po galaktyce, by pomagać i chlać wódkę z żołnierzami Przymierza. Chciałam połączyć mój zawód z przyjemnym, z pożytecznym. Ostatecznie przeniesiono mnie na Normandię. Widać, że trafiłam na ciekawe towarzystwo. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Nie ma sprawy, dla takiej dupy warto zaryzykować życie. Dzięki. Zabranie mnie ze sobą było ryzykowne. Widziałam, jak patrzy na mnie twoja załoga. Nie ufają mi. Nie jestem jednak taka jak Benezja. Zrobię co w mojej mocy, żeby pomóc ci powstrzymać Sarena, obiecuję. Nie martw się, Liaro. Ja ci ufam. Jakby co to, jak inni nie będą ci ufać, to za karę zabiorę im wódę. To wiele znaczy, komandorze. Bardzo ci dziękuję. Opowiedz mi o sobie, Liaro. Nie jestem nikim specjalnym, mimo że jestem córką Benezji. Dużą część życia spędziłam w samotności, badając polskie ruiny. Byłam zafascynowana cywilizacją Polaków. Dlatego nie mam dużego doświadczenia w imprezowaniu i tworzeniu nowych znajomości. Nie rozumiem niektórych zachowań i żartów. Nie martw się, Liaro. Jeszcze się nauczysz, zanim polecimy na Nornowa Piwa Pipa 2. Urządzimy powitalne party dla ciebie. Dzięki, może podróżując z tobą poznam nowe rzeczy. Wiesz, dlaczego Benezja przyłączyła się do Sarena? Nie, od kiedy zaczęłam podróżować po galaktyce, aby badać ruiny Polaków, nie rozmawiałam z Benezją. Benezja jako matka zawsze starała się dbać o przyszłość rasy Asari. Być może przyłączając się do Sarena wierzyła, że dzięki temu zapewni lepszą przyszłość naszego ludu. Ale to nie ma sensu. Zawsze unikała takich zjebów jak Saren. Coś musiało się zmienić. Mam jeszcze jedno pytanie. Skoro Asari są dobre w seksie, to jak długo możecie mieć orgazm? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Mówi się trudno. Idę pogadać z Wreksem. Shepard, mogę ci jakoś pomóc? Opowiesz mi o sobie, Wrex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać ciekawej historii, to idź pogadać z moim starym, co jest tak bardzo stary, że chuj. No ładnie, proszę. Nie. Proszę. Nie. Proszę. Nie. Proszę. Noż kurwa, niech ci będzie. Zajebiście. Pewnego dnia Turianie próbowali rozpierdolić moją rasę w pizdu. No po prostu zajebiście. Słyszałem o tym. Nas spotkało właściwie to samo. Czy ludzi też zarażono jakąś pierdoloną zarazą? Zarazą, przez którą nie mogą się rozmnażać i w ich jądrach powstaje mało plemników? Okej, to nie to samo. Sorki, Wrex, nie chciałem cię urazić. Spoko, twoje pierdolenie mnie nie urazi. A co to za zaraza? Ta zaraza nazywa się gównofagium.
Pewnego dnia kroganie znudzili się ruchaniem swoich samic, więc postanowili rospocząć burdele krogańskie. Bardzo wielu krogan zaczęli rżnąć laski z innej rasy. W odpowiedzi salarianie stworzyli zarazę, która nie pozwala czerpać przyjemności z seksu i powstaje mało plemników. Potem Turianie użyli gównofagium na kroganach. Przez to wielu krogan stało się pedałami i rodzi się na siłę mniej dzieci. Wszyscy kroganie są zakażeni. Co do kurwa jednego. I nikt nie szuka leku. Dlaczego kroganie nie próbują znaleźć leku? Ja pierdolę. A my nawet nie potrafimy czytać i pisać. Więc jak kurwa możemy znaleźć lekarstwo? Jeśli zapytasz nas, czy wolimy pierdolić się z samicami, czy uczyć się czytać i pisać, powiemy, że wolimy pierdolić się z samicami. Tacy kroganie są, nie potrafię tego wytłumaczyć. Dlaczego nazywają cię potężnym krogańskim gejem? Cóż, poruchałem tego i tamtego i rozpierdoliłem to i tamto. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nigdy nie zaczynałem. Ruchałem i rozpierdalałem tylko wtedy, jak ktoś mi lub komuś zaszkodził. Ja gwałcę tylko tych, co mnie poważnie wkurwią lub sami kogoś gwałcą. Raz zgwałciłem takiego chuja, co próbował zgwałcić dziewczynę. W sumie jesteś spoko ziomkiem, zmutowany gadzie. Dzięki, i nie nazywaj mnie zmutowanym gadem. Na razie, Wrex. Shepard? Mamy pomysła. Shepard? Wrex? Shepard? Wrex? Shepard? Wrex? Shepard? Wrex? Shepard? Wrex? Shepard? Wrex? Możemy skończyć? No dobra. Komandorze, pogadamy sobie? No jasne, i tak zamierzałem z tobą pogadać. Spoko, ja też, chcę cię bliżej poznać, Ashley. Brzmi jak cytat z jakiegoś pornosa. To samo powiedział Kaidan. Serio? Serio, a poza tym nie sądziłem, że masz poczucie humoru. To, że mogę zrobić ci headshota jak mnie wkurwisz, nie znaczy, że nie potrafię być zabawna. Aha, opowiedz mi o sobie, Ash. Jestem z tradycyjnej wojskowej rodziny Williamsów, która służyła w przymierzu od czasu jego powstania. Tak samo jak moi dziadkowie i pradziadkowie poszłam do Akademii Wojskowej. Jeden z nauczycieli mówił do mnie, abym nie piła tyle podczas treningu i żebym ruszyła swoją tłustą dupę jak jego stara. Bez jaj, twoim nauczycielem był kapral Tomek, tylko on używa takich tekstów. On też był moim nauczycielem, jak byłem w Akademii Wojskowej. Trochę zachowuje się jak stary pryk, ale można z nim popić. Potem dostałam się do Legionu Lech 67. Służyłam w nim do czasu ataku getów na Menel Prime, gdy cały oddział został przez nich zniszczony. Szkoda, że zginęli. Lubiłam ich. Poza tym lubię szalony seks. O w mordę mego chuja. Shepard, może zrobimy mały seksik? Może nie. Nie wiem, czy mój penis wytrzyma orgazm. Ty tu dowodzisz. Ty najlepiej wiesz, czy ruchać, czy nie ruchać. Poruchałabyś każdego, gdybym rozkazał? To zależy. Gdybyś rozkazał mi poruchać dziecko, to bym została oskarżona o pedofilię. Musiałabym odmówić i obciąć ci wacka. O kurwa, no to idasz. Do zobaczenia, komandorze. Ja pierdolę. Mogłem się z nią poruchać, a zamiast tego zawstydziłem się. I co to za wyjaśnienie? Nie wiem, czy mój penis wytrzyma orgazm. Tylko debil by coś takiego wymyślił. Ano tak, przecież jestem debilem. Trudno, idę pogadać z Garrosem. Siema, Shepard, dzięki, że mnie zabrałeś. Jestem zajebiście podniecony, że będę pracować z Menelem. Tylko nie zesraj się z tego podniecenia. Spoko, mam turiańskiego pampersa. A tak na marginesie, ja ci zazdroszczę. Jesteś Menelem. Słyszałem o ich zajebistości. Mogą pić jak chcą, napierdalać jak chcą i robić wszystko, co chcą. Niestety w ESO kurwa Dela jest masa bezsensownych przepisów. Zazwyczaj przepisy istnieją, żeby był porządek, gdyby nie one, to byłby rozpierdol. Wiem o tym, bo zanim zostałem Menelem, to byłem żołnierzem, co też musiał przestrzegać zasad. Być może. Myślę czasem, że one są kutasem u nogi i przeszkadzają mi w pracy. Początkowo lubiłem tą pracę, jednak po jakimś czasie trafiały mi się bardziej popierdolone i nieistotne zadania. Najbardziej mnie wkurwiło to, że inne gliny zajęli się Sarenem w ignorujący sposób.
Miałem tego dość, a mamusia mówiła mi, bym został męską prostytutką, dlatego przyłączyłem się do ciebie, żebym mógł działać bez tych przepisów. Mam nadzieję, że nie będziesz żałował tej decyzji, a poza tym byłbyś dobrą męską prostytutką. Dzięki, Shepard, mam nadzieję, że przygoda z tobą będzie zajebista. Gdy to wszystko się skończy, to postawię ci piwo, ale zajebiście. Szkoda, że nie zostałem menelem jak ty. Przez mojego starego to się nie stało. Bez jaj, mogłeś zostać menelem? Tak, wybrano mnie i innych turiańskich pijaków, co mieli ponad 60% promila alkoholu we krwi. Mój stary się wkurwił i nie zgodził się na to. Od lat jest inspektorem SO kurwa Dela i bezwzględnie trzyma się zasad. Nienawidzi meneli, uważa, że są zbyt niebezpieczni, jak nie będzie można ich kontrolować. Nie chciał, abym stał się kimś takim. Może chciał cię po prostu chronić, serio? Ale ten chuj Saren może robić co chce, ma w dupie jakiekolwiek zasady. Jeśli chcesz pokazać, kto jest większym hardkorem, musisz działać podobnie jak on. Musisz być tak bardzo bezwzględnym, że iluminaci, państwo islamskie i komunistyczni faszyści, dla których Saren pracuje, będą się ciebie bali. Bycie hardkorem nie polega na byciu złym skurwielem jak on. Nie będę się zniżał do poziomu tego pierdolca. I nie pierdol tyle o teoriach spiskowych. Nie to miałem na myśli. Okej, potem o tym porozmawiamy. Nara, Shepard. Dzięki, że mnie zabrałeś, Shepard. Zajebisty jest ten statek. W nim można zmieścić 1000 browarów. Mogę tu się więcej dowiedzieć o waszej technologii. Oczywiście pokonanie Sarena musi być na pierwszym miejscu. Normandia to wyjątkowy statek. Ma trochę pojebaną budowę, ale za to zajebiście zapierdala. Normandia przy naszych 300-letnich statkach wypada blado. O w mordę, wasze okręty są tak stare? Może nie są najlepszej jakości, ale ciągle je naprawiamy. Czasami się psują, ale możemy je naprawić. Zazwyczaj. Są zasilane efektem kacu i dzięki temu działają tak długo. Opowiedz mi o tych cyklop podobnych getach. Stworzyliśmy ich, żeby produkowali więcej wody, kondomów i trawki. Na początku mieli inteligencję zgniłego jabłka, więc nie sprawiały problemów. Jednak nie doceniliśmy ich oprogramowania. Miliony getów stworzyło jedną wielką matrycę inteligencyjną. Zaraz. Oni mają wspólną świadomość. Nie zupełnie. Pojedynczy get prawie w ogóle nie myśli, ale grupa getów może stworzyć potężną sieć inteligencyjną, dzięki której mogą wzajemnie wymieniać się danymi. Taka cybernetyczna telepatia, innymi słowy, tak długo jak są blisko siebie, mogą działać niczym jeden program, jednocześnie mając własną świadomość. Myśleliśmy, że mamy ich pod kontrolą, ale zanim się zorientowaliśmy, gety bardzo się rozwinęły. Podczas jednej imprezy Quarian jeden z getów zapytał, czy może dostać trochę wódki i LSD. Zapytał, dlaczego żygają podczas kacu? Czy może wypić trochę z nimi? Dlaczego nie pozwalają imprezować razem? Wszyscy się przerazili i zniszczyli geta. Nie rozumiem, co w tym złego? Inteligencja getów była większa niż bezdomnego pijaka, a jak już zaczęli myśleć, to zastanawiali się, czemu nie mogą imprezować z innymi. Pomyśleli, że wykorzystujemy ich jako niewolników. Myśleliśmy, że zrobią rewolucję i nas wybiją w pizdu, więc postanowiliśmy ich rozwalić, zanim oni to zrobią z nami. Gety przestraszyły się i wywołały krwawą wojnę, ale one nie zrobiły nic złego. Gdyby nic byśmy nie zrobili, zajebaliby nas. Wojna była długa i krwawa. Zginęło wiele Quarian i straciliśmy dużo wódki. Ostatecznie przegraliśmy wojnę i musieliśmy opuścić naszą rodzinną planetę, tym samym rozpoczynając koczowniczy tryb życia, który trwa do teraz. Dzięki za rozmowę. Spierdalaj. To znaczy, miło się z tobą rozmawiało. Okej. Poznałem każdego członka mojej załogi. Teraz przygotuję powitalne party dla Liary. Ciąg dalszy nastąpi.